Mogę? Tak. Dobra. A już jest włączone? No. Dzień dobry Państwu. Działa? Działa. Działa. Zapraszamy na drugie nasze spotkanie ziołowe. A tym razem mamy zaszczyt gościć panią doktor Ewę Kukowicz. Ja ze swojego doświadczenia powiem, że najlepszy wykładowca na studiach zielarskich. Najbardziej wartościowe zajęcia, więc tym bardziej się cieszę, że znalazła czas, żeby do nas przyjechać, biorąc pod uwagę oburzenie pani doktor. I co, ja zapraszam. Halo, halo, działa. Dziękuję bardzo, dzień dobry, właściwie dobry wieczór Państwu. Powiem tak, zaparkować u Państwa to jest naprawdę duże wyzwanie, żeby tutaj gdzieś zaparkować, także na ostatnią chwilę zdążyłam, a miałam być pół godziny wcześniej. Ale proszę Państwa, najważniejsze, że dotarłam i zgodnie z prośbą tutaj organizatorów tego spotkania chciałam Państwu dzisiaj poopowiadać troszkę na temat afrodyzjaków. Po to taka pora, bo w przeddzień święta, które może nie jest świętem, które jest rdzennie polskie, może my mamy swoje święto Kupały, swoją Wigilię świętego Jana, czyli swoje święto miłości, które się odbywa w czerwcu, ale proszę Państwa, każde święto, które promuje bycie ze sobą, obdarzanie się uczuciem, bycie dla siebie miłym, przyjaznym, robienie czegoś dla siebie nawzajem przyjemnego, wydaje mi się, że jest warte zaakceptowania, zaadoptowania do naszych warunków. Szczególnie proszę Państwa, że tak naprawdę to jest bardzo stare celtyckie święto. To nie jest nic, co się pojawiło nagle tutaj i zostało, tak jak niektórzy mówią, ściągnięte żywcem z Ameryki. To ma swoje podłoże znacznie bardziej skomplikowane. Ale proszę Państwa, nie zawracajmy sobie głowy tym, jak to się stało, tylko przejdźmy do rzeczy. Troszkę dzisiaj nie byłabym sobą, gdybym, proszę Państwa, troszkę Państwu nie potruła dzisiaj też o sprawach zdrowia. To po prostu nie byłabym sobą. No ale okazja jest taka, żebyśmy pomówili troszkę właśnie o substancjach, które były uważane za takie, które wzbudzą miłość, które pomogą w tej miłości, które będą przyciągały jedną płeć do drugiej. I jak wiemy, w historii naszych ludowych zwyczajów też mieliśmy mnóstwo takich, no właśnie, zwyczajów, może nie konkretnych roślin. Szukaliśmy kwiatu paproci. Natomiast też mieliśmy swoje afrodyzjaki. Proszę Państwa, już właściwie od czasów starożytnych poszukiwano takich substancji, które by wspomagały życie erotyczne. Ponieważ problem z różnymi sprawami dotyczącymi współżycia, dotyczącymi spraw damsko-męskich, to nie jest coś, co się pojawiło teraz. Teraz się o tym mówi może więcej. Natomiast już w starożytności i kłopoty były, i także szukano takich substancji, które by wspomogły człowieka w chwilach, kiedy powinien stanąć na wysokości zadania, a nie mógł, albo kiedy wybranka czy wybranek jego serca może nie do końca przejawiał te same zainteresowania. Proszę Państwa, i tak już od starożytności znaliśmy substancje, które nasi przodkowie, dalecy przodkowie, znali substancje, które działały pobudzająco, które po prostu zwiększały libido, zwiększały możliwości płciowe. I zasadniczo część z tych substancji działała w ten sposób, że zwyczajnie zwiększała dopływ krwi do narządów płciowych.
Wobec tego takie substancje działały pobudzająco, ale też były znane z tego, że na przykład mogły działać poronnie. Więc trzeba było wiedzieć, kiedy można je stosować, kiedy nie można ich zastosować. Niektóre substancje działały ogólnie pobudzająco albo wzmagały tężyznę fizyczną. Bo no cóż, od ogólnej tężyzny fizycznej także zależały zdolności seksualne. Były wreszcie takie, które zwiększały po prostu produkcję konkretnej substancji. Na przykład tlenku azotu, który powodował rozszerzenie naczyń krwionośnych. Z jednej strony obniżał ciśnienie krwi, na przykład u ludzi, którzy mieli ciśnienie krwi podwyższone i wszelkie uniesienia groziły im tak zwaną apopleksją, ale też zwiększał ukrwienie narządów płciowych właśnie dlatego, że rozszerzał naczynia krwionośne. Wobec tego pomagał szczególnie panom, którzy mieli zaburzenia erekcji. A że często to byli starsi panowie, to obniżenie ciśnienia też w tym wypadku było celowe. No i wreszcie, proszę Państwa, wśród tych afrodyzjaków, wśród tych roślin i nie tylko roślin, były zwyczajnie takie, które potrafiły zwiększyć ilość hormonów, które zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn zwiększały wydzielanie hormonów płciowych, co skutkowało po prostu większą ochotą na zachowania seksualne. Proszę Państwa, no i tak jak powiedziałam, zanim Państwu będę opowiadać o tym, co zjeść, ewentualnie czym się masować, to muszę troszkę przestrzec, nie byłabym sobą, gdybym troszkę o tym nie powiedziała. Proszę Państwa, żyjemy w takim świecie, że niestety nasze walory płciowe, a już szczególnie mężczyźni, są narażeni na to, że ich możliwości niestety są zmniejszone ze względu na to, co nas naokoło otacza. Otóż, jak to było w seksmisji, że utworzono matriarchat, tak? To my trochę mamy taki matriarchat, jeśli chodzi o substancje chemiczne. Otóż w otoczeniu mamy bardzo dużo substancji, które działają estrogennie, które działają tak, jak hormony żeńskie, albo są hormonami żeńskimi, albo działają bardzo podobnie jak hormony żeńskie. Wobec tego organizmy i kobiet, i mężczyzn odczytują je jak estrogeny, jak hormony żeńskie. Jest to, proszę Państwa, stosunkowo nowy problem, ale problem tak powszechny i tak właściwie spotykający nas ze wszystkich stron, że nie możemy sobie nie zdawać z tego sprawy. Dla kobiet jest to wyzwanie innego rodzaju, bo kobietom, jeśli chodzi o właśnie zachowania damsko-męskie, o libido, zwiększona ilość estrogenów nie przeszkadza. Niestety przeszkadza im zdrowotnie. Niestety kobiety są narażone na schorzenia estrogenozależne. No ale proszę Państwa, no przede wszystkim dotyka to mężczyzn. I dotyka to mężczyzn już właściwie w łonie matki, przyszłych mężczyzn. Bo już w tej chwili obserwuje się, że zdarzają się zaburzenia w rozwoju płciowym wynikające z obecności tych estrogenów w zbyt dużej ilości u matki. Obserwuje się to też u zwierząt, ponieważ te substancje niestety są wszędzie. Na przykład pojawiają się w wodzie, którą pijemy. Pochodzą na przykład, są resztkami pestycydów, które spływają z pól do zbiorników wodnych. Jeżeli pijemy wodę z ujęć głębinowych, jest w porządku. No ale proszę Państwa, już jeżeli my tę wodę mamy w plastikowych pojemnikach, to już nie jest to szczególnie zdrowe,
A jeszcze musimy pamiętać o tym, że niestety nasze rzeki, nasze zbiorniki wodne mają mnóstwo mikroplastików. Nam się wydaje, że ta woda jest przejrzysta, w rzeczywistości po prostu drobinki plastików tam także są. No i proszę Państwa, tutaj nie widzicie może na obrazku dokładnie w tym lewym rogu, ale powiem Państwu, co jest na tym obrazku. Otóż na tym obrazku są dwa kurczaki. Jeden z tych kurczaków to jest taki kurczak, jakiego ja jadałam w dzieciństwie. Część z Państwa nie pamięta w ogóle takich kurczaków. No część pewnie pamięta też, że one były jakieś takie chude w porównaniu z tym, co dzisiaj jemy jako to zdrowe pożywienie. Proszę Państwa, te kurczaki są po prostu karmione hormonami. Chociaż tego nie wolno robić, no ale większość niestety producentów takich wysokotowarowych no nie do końca przestrzega prawa i jedząc chociażby drób, ale nie tylko, proszę Państwa, drób, zjadamy hormony, zjadamy sterydy, zjadamy antybiotyki. I to też wpływa niestety na zaburzenia hormonalne. I głównie chodzi niestety o hormony męskie. Czyli mamy za dużo hormonów żeńskich, natomiast mężczyźni no po prostu mają hormony swoje męskie, maskowane przez hormony żeńskie, tak zwane ksenoestrogeny, czyli coś, co pochodzi z zewnątrz. Coś, czego nie powinno być w organizmie. No i proszę Państwa, co to takiego jest? To są tworzywa sztuczne, tak jak bisfenol A. Bisfenol A, powszechny plastik, powszechny dodatek do plastiku. W opakowaniach nie powinno go być też w opakowaniach na produkty spożywcze, na wodę, ale wiemy na przykład, że wśród chińskich produktów niestety występuje i to dość powszechnie. Ftalany są estrogenne, a ftalany, proszę Państwa, to są takie substancje, które na przykład są dodawane do zabawek dla dzieci, żeby te zabawki jak upadną, nie tłukły się w takie ostre krawędzie. Do butelek, do gryzaków dla dzieci. Wreszcie są dodawane do sprzętu komputerowego i naszych telefonów. Także, proszę Państwa, jak nam telefon czy laptop upadnie, to nie kruszy się w drobny mak, czasami mu szybka pęknie. No bo szybka nie jest na to przygotowana, żeby nią rzucać. Poza tym zanieczyszczenia przemysłowe, takie jak polichlorowane bifenyle i trifenyle, dioksyny, czy chociażby, proszę Państwa, aluminium. Jak się Państwo zastanowicie, to w naszym życiu aluminium jest wszędzie. To są napoje w puszkach aluminiowych, to są zakrętki do słoiczków z kosmetykami aluminiowe, to są dezodoranty, które mają w składzie aluminium i związki aluminium i jest tego dużo. Aluminium jest podstępne bardzo. Aluminium też łączy się z receptorami estrogenowymi i u kobiet zwiększa ryzyko bardzo poważnych chorób, a u mężczyzn no niestety osłabia ich możliwości męskie. Proszę Państwa, czego jeszcze tutaj panowie wobec tego powinni, przede wszystkim panowie, panie też, powinniśmy unikać plastiku, jak możemy. Jest to szalenie trudne. Jak Państwo się rozejrzycie naokoło, jak sobie wyobrazicie, jak to mogłoby być, żeby unikać plastiku, to jest to bardzo, bardzo trudne. Czego jeszcze powinni unikać panowie, ale kobiety razem z nimi też? Warzyw i owoców z hodowli przemysłowych. A jeśli już jesteśmy skazani na takie, to musimy pamiętać, że one nie dostarczają nam wszystkiego. Bo proszę Państwa, w takich hodowlach przemysłowych chodzi o to, żeby urosło szybko, żeby było kolorowe, łatwe do transportu. Na pewno Państwo czujecie różnicę, jak jecie na przykład pomidor taki z marketu, szczególnie o tej porze roku, i jak kupujecie pomidor nagrzany słońcem, który dojrzał na krzaku i jest kupiony gdzieś lokalnie, na jakimś lokalnym straganie. Proszę Państwa, w tych marketach sprzedaje się nie pomidory, które są smaczne, tylko te, które znoszą transport po prostu.
które się zwyczajnie nie zniszczą w tym transporcie, nie zostaną uszkodzone. Już nie mówmy o tym, jak dojrzewają. I niestety ta nasza żywność powoduje, że brakuje nam wielu rzeczy. Między innymi takich, które potrzebne są właśnie i kobietom, ale mężczyznom. Bo dzisiaj o kobietach też będę mówić, ale będę mówić chyba więcej w trosce o panów, dlatego po prostu, że rzeczywiście oni muszą bardziej zadbać o to, żeby u nich wszystko było w porządku. Tak samo, proszę Państwa, właśnie te zwierzęta hodowane, ta nasza żywność pochodzenia zwierzęcego hodowana w sposób taki, żeby było szybko i dużo i ładne, a nie wartościowe, też powoduje, że niektórych substancji mamy za dużo, a niektórych mamy zdecydowanie za mało i się to odbija między innymi właśnie na libido. Co to będą za substancje, o tym dzisiaj powiem. Ale proszę Państwa, czego jeszcze panowie powinni unikać, jeśli są w walentynki i nie tylko walentynki, tylko właściwie przez cały rok, być sprawnymi, męskimi, podziwianymi przez wszystkie kobiety, a przede wszystkim przez tą swoją ukochaną. Otóż proszę Państwa, panowie powinni unikać obrastania w tłuszcz. Dlatego, że tłuszczyk, taki właśnie tłuszczyk na brzuchu, to jest nic innego jak jeden wielki narząd wydzielania wewnętrznego. Ten tłuszczyk produkuje hormony. Hormony żeńskie. Ten tłuszczyk produkuje estrogeny, niezależnie od płci. Dlatego na przykład, jak możemy sobie poobserwować panie w wieku średnim, to te, które trochę tego tłuszczyku mają, zwykle mają mniej zmarszczek niż te, które tego tłuszczyku nie mają. Tego właśnie w okolicach pasa, w okolicach brzucha. No ale proszę Państwa, u mężczyzn jest gorzej, bo po prostu u nich ten właśnie niepotrzebny estrogen maskuje ich hormony, maskuje ich testosteron, a poza tym zmienia się, proszę Państwa, u nich nawet budowa ciała. Zmienia się budowa ciała, zaczynają mieć takie troszkę biodra jakby kobiece, wokół talii, wokół bioder odkłada się tkanka tłuszczowa, no i pojawia się coś takiego jak powiększony biust u panów. No niestety estrogeny tak działają. I z jednej strony tłuszczyk, a z drugiej strony ksenoestrogeny niestety będą tak działały. I nie jest to do końca wina każdej z osób, której się to przydarzy, bo w tej chwili unikać tych estrogenów zewnętrznych jest po prostu bardzo, bardzo trudno. Ale są na to sposoby i to są sposoby całkiem proste, proszę Państwa. Proszę Państwa, panowie, którzy chcą stanąć na wysokości zadania, panowie, którzy chcą być męscy i z wyglądu, i chcą być męscy swoimi męskimi siłami, powinni przede wszystkim unikać picia piwa, takiego regularnego picia piwa. I dlaczego? No proszę sobie wyobrazić, że piwo w ogóle jest, ma szalenie długą historię. Piwo powstało, właściwie zaczęto produkować piwo i już, proszę zobaczyć, od 13 do 9 tysięcy lat przed naszą erą. Jak tylko ludzie zaczęli prowadzić osiadły tryb życia. Zaczęli zbierać ziarna, zaczęli je tłuc, mielić i zaczęli robić z nich placki. Te placki zamoczone fermentowały i dawały lekko sfermentowany napój. To było zupełnie co innego niż nasze obecne piwo, natomiast był to właściwie sposób wykorzystania chleba. I proszę Państwa, dwie najdawniejsze substancje, które służyły, celowo były przyrządzane do jedzenia, jakie znaleziono w trakcie różnych wykopalisk, to były płaskie chleby
I to było właśnie prymitywne piwo, które wyrabiano z tychże chlebów namoczonych, najpierw upieczonych, później namoczonych i przefermentowanych, bo wiadomo było, że to zacznie fermentować. Pierwsi ci, którzy nauczyli się fermentować właśnie ten chleb, to byli Sumerowie. Takie ślady, ewidentne ślady produkcji dawnego piwa są nawet przedstawione w paryskim Louvre, pochodzą sprzed 4000 lat sprzed naszej ery i są to tabliczki, gliniane tabliczki, na których pokazano, jak przygotowywano piwo. To piwo robiono z orkiszu. I tutaj właśnie te tabliczki macie Państwo pokazane, jak to, cały proces wytwarzania. I wygląda na to, tak archeolodzy doszli do tego, że piwo było rodzajem wypłaty. Że jeżeli szczególnie robotnicy za ciężką pracę dostawali piwo. Dostawali piwo, żeby pracowali i był to rodzaj właśnie takiej codziennej wypłaty za przepracowany czas. I już znano piwo, nieco później zaczęto produkować piwo ze skiełkowanego ziarna, czyli czegoś, co się nazywa słodem i co do tej pory służy do produkcji piwa. Zaraz Państwo zrozumiecie, dlaczego ja o tym piwie mówię. Natomiast właściwie wszystkim cywilizacjom, wszystkim obszarom na Ziemi towarzyszyła właśnie taki napój, taki lekko fermentowany napój. To było zwykle piwo o bardzo słabej mocy, chociaż zdarzały się piwa, które miały po kilkanaście procent alkoholu w różnych miejscach. I proszę Państwa, zaczęto do tego piwa dodawać różne ziarna, ale też różne zioła. Zaczęto dodawać owoce. Zaczęto wreszcie, Babilończycy zaczęli dodawać szyszek chmielowych. I właśnie, proszę Państwa, o te szyszki chodzi. Zresztą, piwo było napojem tak powszechnie towarzyszącym człowiekowi, że nawet umarłemu wkładano do grobu piwo i chleb i piwo jako coś, co miało mu pomóc przejść na tę drugą stronę. Piwo było pożywne, miało witaminy. No i proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Taki fermentowany napój był bezpieczny, szczególnie w okresie, kiedy panowała jakaś zaraza i kiedy wszystkie zbiorniki wodne były niestety zainfekowane, bo był po prostu bezpośredni kontakt, czasami martw, różne martwe zwierzęta lądowały w rzece, z której ludzie czerpali wodę do picia, ekstrementy. Niestety rzeki były też zbiornikiem ścieków. I wtedy piwo, gdzie drożdże zabijały inne mikroorganizmy poprzez wytworzony alkohol, było po prostu bezpieczne. Co więcej, uważano, że ono ratuje życie. Uważano, że jest lecznicze. Tak naprawdę po prostu nie mogły się tam rozwinąć bakterie chorobotwórcze, bo był alkohol, czyli poniekąd był to w miarę sterylny, jeśli chodzi o bakterie chorobotwórcze, napój. Proszę Państwa, piwo jest nierozerwalnie związane z historią klasztorów. Każdy klasztor ważył piwo. Mnisi ważyli piwo. Mnisi codziennie pili piwo, oprócz tego na dworach ważono piwo i w większych miastach. Natomiast to właśnie, że istniały browary klasztorne, to ma bardzo istotne znaczenie. Jak Państwo tutaj widzicie, właśnie zakonnika, który pracuje przy wyrobie, przy podgrzewaniu
podgrzewaniu właśnie wytwarzanego piwa. I tak historia pokazuje i we Francji, i w Niemczech, i w Belgii, która ma bardzo dużo właśnie tradycji wytwarzania piwa przez zakonników, na przykład piwotrapistów znane bardzo dobrze, było właśnie wytwarzane przede wszystkim w klasztorach, w zakonach i tam było pite codziennie. I tu dochodzimy do sedna sprawy, proszę Państwa. Mianowicie chodzi o chmiel. A jeszcze należy wspomnieć świętą Hildegardę z Bingen, XIII-wieczną mniszkę, która już w swoich dziełach wysławiała piwo jako zdrowy napój, jako napój, którym można się było też leczyć. My teraz, stosując obecne ziołolecznictwo, trochę zapominamy o tym, co było wcześniej, mianowicie, że już na etapie tworzenia takiego piwa dodawano do niego ziół, bądź zalewano zioła piwem lub winem, i robiono tego rodzaju wyciągi. U nas one są mało popularne. Są popularne na przykład w Szwajcarii. No ale wróćmy, proszę Państwa, do tego chmielu, no bo z jakiegoś powodu ja tutaj Panów straszę, że niedobrze jest być piwoszem. Przede wszystkim, proszę Państwa, dlaczego w tych klasztorach to piwo? To naprawdę nie tak do końca chodziło o to, żeby ci zakonnicy byli zdrowi i żeby żadna zaraza się ich nie imała. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie Państwo kilkudziesięciu albo kilkuset mężczyzn w jednym miejscu i ich ego, ich testosteronowe ego. A jak działa chmiel? No proszę Państwa, chmiel ma przede wszystkim własności uspokajające. Znamy bardzo dobrze chmiel jako jeden ze składników tabletek bądź herbatek na uspokojenie, na sen, ale też na przykład chmiel był stosowany przy nadpobudliwości płciowej. Cóż jeszcze robił chmiel, spowodował chmiel i powoduje nadal? Mianowicie spowalnia działanie mózgu. To może nie do końca jest dobre, jak tak chcemy się, ale musimy sobie zdawać sprawę, że uspokajając się wyciągiem z chmielu, spowalniamy pracę mózgu i specjalnie błyskotliwi po kilku piwach nie będziemy. No ale przede wszystkim piwo było też używane przy nadpobudliwości płciowej. A jeśli nie było nadpobudliwości, no to cóż, no to piwo obniżało libido. Zdecydowanie obniżało libido, co w klasztorach akurat było bardzo pożądane, bo nie trzeba było braciszków tak pilnować, bo oni grzecznie po napiciu się wieczorem piwa szli spać, no i przede wszystkim między sobą też nie wszczynali różnego rodzaju swarów. I to, proszę Państwa, było znane, że fitoestrogeny z chmielu, czyli z tych szyszeczek, zaburzają działanie układu hormonalnego, właśnie w zakresie hormonów płciowych. U młodych dziewcząt powodowały przyspieszenie dojrzewania płciowego, a na przykład kobiety, które pracowały, bo najczęściej kobiety pracowały przy zbiorze chmielu, mimo tego, że one tylko zbierały te szyszeczki, miały zaburzony cykl płodności. Ze względu właśnie na kontakt z chmielem, dlatego, że to, co działa w chmielu, to jest olejek eteryczny. I ten olejek w powietrzu się unosił. Także przy zbieraniu przedostawał się też przez skórę i dostawał się do organizmu. I proszę Państwa, wobec tego właśnie takie regularne picie piwa u mężczyzn powoduje, że testosteron jest zamaskowany estrogenami. Po pierwsze powoduje tycie, taką właśnie otyłość brzuszną, a po drugie powoduje obniżenie poziomu testosteronu i brak zainteresowania sprawami seksu. Ciało nabiera, stopniowo nabiera cech kobiecych,
zmienia się rozłożenie masy mięśniowej, właściwie zanika masa mięśniowa na rzecz tłuszczu, tkanki tłuszczowej i to tkanki tłuszczowej rozłożonej tak jak u kobiety. No i wreszcie może się pojawić też na przykład coś takiego jak celulit, czyli ta słynna pomarańczowa skórka, czy właśnie ginekomastia, czyli rozwój gruczołów piersiowych u mężczyzn. I proszę Państwa, jako ciekawostkę, tutaj Państwu podaję pierwszą właściwie znaną, najwcześniejszą znaną przyśpiewkę ludu polskiego, która była właśnie o chmielu. I między innymi w tej przyśpiewce były takie słowa: a żebyś chmielu na te tyczki nie lazł, nie robiłbyś ty z panienek niewiast. Bo właśnie kobiety, a szczególnie młode dziewczęta, pod wpływem chmielu wcześniej dojrzewały, wcześniej stawały się kobietami. No a mężczyźni, no też stawali się bardziej kobiecy. Wobec tego, proszę Państwa, nie warto zostać piwoszem, ale wróćmy do afrodyzjaków, czyli wróćmy do tego, co warto. Już jeżeli spojrzymy sobie na czerwone wino, to już oczywiście w umiarkowanych ilościach, to już warto, proszę Państwa, bo jest to bardzo bogate źródło resweratrolu, które poprawia stan naczyń krwionośnych, stan układu krążenia. A to w przypadku całego organizmu jest istotne, ale także w przypadku funkcjonowania właśnie narządów związanych z płcią, narządów seksualnych. Proszę Państwa, w jaki sposób działają afrodyzjaki? Ano właśnie albo działają drażniąco i powodują przekrwienie układu moczowo-płciowego, ale mogą działać na mózg, zwiększając zainteresowanie płcią przeciwną, mogą podnosić po prostu pobudzenie, stan aktywności psychicznej, też pobudzać wyobraźnię erotyczną. Mogą zarówno działać w sposób doraźny, czyli w tym momencie, kiedy się je stosuje, i tak na przykład będą działały afrodyzjaki w pożywieniu, w napojach, ale mogą być też takie, które powinno się stosować w codziennej diecie, które pomagają albo utrzymać zdolności, możliwości seksualne, albo je wręcz poprawić. Jeżeli chodzi o afrodyzjaki, troszkę inne powinny być dla kobiet, troszkę inne dla mężczyzn, ale niektóre działają na obie płcie. Są takie, które działają też i na kobiety, jakkolwiek trzeba powiedzieć, że te afrodyzjaki, które działają bezpośrednio na narządy płciowe, silniej działają na mężczyzn, na kobiety bardziej działają takie afrodyzjaki, które działają przez mózg, który gdzieś tam jednak u kobiet troszkę inaczej te funkcje działają. Wśród afrodyzjaków znajdujemy też takie, które zwyczajnie wyciszają. Wyciszają napięcie, co nie znaczy, że wyciszają tak jak chmiel. Po prostu powodują, że nie interesujemy się problemami dnia codziennego, tylko możemy właśnie zainteresować się swoim partnerem. Zdarzają się też takie, które były stosowane kiedyś, teraz rzadko je stosujemy, które w rzeczywistości mogą być nawet trujące, które w niewielkich ilościach działały pobudzająco, ale jak się przedawkowało, to niestety była to ostatnia upojna noc. I tu, proszę Państwa, bardzo istotną rolę grały osoby, które przygotowywały te afrodyzjaki. Ponieważ jeśli coś było zrobione źle, jeżeli dawka była nieodpowiednia, no to niestety od miłosnych uniesień do uniesienia się na łono Abrahama było niestety blisko. Wobec tego takie osoby, które te afrodyzjaki przygotowywały, były bardzo szanowane, cenione, a tak naprawdę możemy powiedzieć, że się ich bano zwyczajnie. I te substancje, te rośliny
z jednej strony powodowały pobudzenie, ale z drugiej strony mogły doprowadzić do śmierci albo doprowadzić do zupełnej, wręcz do impotencji. I to mogły być te same rośliny. Wśród takich afrodyzjaków, które właściwie znane są od starożytności, jako najważniejszy powinno się wymienić żeńszeń. Żeńszeń azjatycki. Żeńszeń azjatycki, czyli Panax ginseng, który właściwie uważano za lek, który leczy wszystko. On przede wszystkim poprzez zawartość substancji, które ogólnie nazwano ginseng, proszę Państwa, no w każdym razie nie wymówię, ginsenguzydy, on działał ogólnie pobudzająco na mózg i na cały organizm. Ponieważ ten korzeń przypominał nieco ciało ludzkie, to też działało to na wyobraźnię człowieka. Ale zdecydowanie, proszę Państwa, ginsengozydy pobudzały i fizycznie, i psychicznie. Człowiek był o wiele sprawniejszy intelektualnie, o wiele sprawniejszy fizycznie, no i o wiele sprawniejszy seksualnie. Te substancje, ginsenozydy, to są w rzeczywistości saponiny trójterpenowe, czyli znane też jako saponozydy, bardzo silnie działające substancje, które występują w wielu roślinach, z tym, że w żeńszeniu były najmocniejsze, najmocniej działały. Zwiększały bardzo wydolność organizmu pod każdym względem. Na przykład był taki neurofizjolog, profesor Vetulani, już nieżyjący, który mówił, że jak musiał napisać bardzo szybko pracę naukową, no to po prostu musiał się postarać o dobry żeńszeń i wtedy pracował 3 razy szybciej intelektualnie niż normalnie. I tak samo aktywność płciowa też była bardzo podniesiona pod wpływem żeńszenia. Natomiast, proszę Państwa, my na żeńszeń azjatycki nie bardzo możemy liczyć. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że żeńszeń po 3 latach kiełkuje. Po następnych 2 latach waży 1,2 grama. Po 24 latach nadaje się do zbioru. Korzeń jest tą substancją, którą się zbiera. I w rzeczywistości, powtarzam, co powiedział taki najsłynniejszy polski zielarz, dr Henryk Różański. Powiedział, że przebadał wszystkie, które były dostępne na rynku polskim, żeńszenie, preparaty żeńszenia i nie spotkał żadnego niefałszowanego. Więc raczej nie liczmy na żeńszeń, przynajmniej nie tu. Raczej jeżeli Państwo pojedziecie gdzieś do krajów azjatyckich, to tam macie większą szansę kupienia żeńszenia. U nas przeważnie żeńszeń jest fałszowany imbirem albo eleuterokokiem kolczastym, czyli tak zwanym żeńszeniem syberyjskim. Ale proszę Państwa, i imbir działa, co prawda dużo słabiej, ale eleuterokok kolczasty, czyli żeńszeń syberyjski, także działa pobudzająco i na mózg, i także na funkcje płciowe. Także nie możemy liczyć na to, że tak mocno nas pobudzi jak żeńszeń azjatycki. Niemniej jednak, jeżeli już to szukajmy, jeżeli chcemy spróbować takiego właśnie tak zwanego adaptogenu, bo to jest adaptogen, to szukajmy żeńszenia syberyjskiego, czyli eleuterokoka kolczastego. Proszę Państwa, od starożytności znany był też taki afrodyzjak, który się nazywał mandragorą. Teraz już raczej się go nie stosuje. Mandragora, jak Państwo sobie zobaczycie w tym lewym rogu, te korzenie przypominały także sylwetki ludzkie, kończyny, ręce, nogi. Mówiono, że mandragora wyrywana z ziemi krzyczy.
że słychać, jak ona krzyczy, jak ona nie pozwala się wyrywać. Mandragora pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego, natomiast rośnie też w innych, tylko nieco cieplejszych obszarach niż nasze. I też już Hipokrates zalecał stosowanie nalewki z mandragory w celu przede wszystkim osłabienia napięć lękowych. No a jak mamy różne lęki, różne obawy, to też nie myślimy specjalnie o sprawach doczesnych, takich jak seks, prawda? Jak miłość, jak wszystko, co jest z nią związane. Mandragora wchodziła w skład różnych preparatów, to niekoniecznie była sama mandragora. Wśród tych preparatów znajdowały się też takie rośliny, jak na przykład pokrzyk wilcza jagoda, albo lulek czarny, czy bieluń dziędzierzawa, czy nawet jadro puchy. Nie będę Państwu mówiła, co jeszcze było w tych eliksirach, bo to niektórzy z Państwa tacy bardziej wrażliwi mogliby tego nie znieść. Naprawdę były to bardzo interesujące mieszanki. Natomiast co było istotne, proszę Państwa? No istotne było, a nie to chciałam, a gdzie jest mój... No nie wiem, cofniemy jeszcze, przepraszam. Muszę, troszkę mi się... O, tutaj mamy, proszę Państwa, te roślinki, które wchodziły w skład mieszanek będących afrodyzjakami, szczególnie w średniowieczu, no to mieliśmy właśnie wyciąg na przykład z muchomora czerwonego, z amanityną, oczywiście konopie indyjskie, o które teraz takie boje, ale właśnie lulek czarny, ten, który widzicie Państwo po lewej, czy bieluń dziędzierzawa, ten, który widzimy po prawej. Wszystkie te substancje pobudzały psychicznie, pobudzały płciowo, ale przedawkowane powodowały halucynacje, powodowały różne zaburzenia nerwowe. No i jeżeli ktoś przesadził z dawką, no to niestety były to ostatnie uniesienia. Wobec tego no, trzeba było bardzo uważać. Natomiast, żeby zwiększyć bezpieczeństwo tych substancji, niekoniecznie podawano je doustnie. Na przykład popularna była tak zwana maść czarownic. Ta maść czarownic mogła mieć różny skład, ale generalnie chodziło o to, żeby był to wyciąg tłuszczowy z tych właśnie roślin i żeby go stosować miejscowo. Wcierano go najczęściej tam, gdzie skóra była jak najcieńsza i wcierano go tam, gdzie właśnie niedaleko były narządy płciowe, żeby nie spowodować śmiertelnego zatrucia, a żeby zwyczajnie pobudzeniu uległy właśnie te narządy odpowiedzialne za odczuwanie rozkoszy seksualnej. Wobec tego były to maście właśnie wcierane w skórę pachwin, w skórę brzucha, rzadziej w skórę narządów płciowych bezpośrednio, bo wtedy często po prostu znieczulały, a to też nie o to chodziło. No ale tak jak mówię, tutaj trzeba było bardzo szanować tych, którzy przyrządzali te maście, dlatego że jak czegoś było za dużo, no to niestety skutki mogły być poważne. Nie mówiąc już o tym, jak wyglądało to, jeżeli stosowane były te substancje doustnie. Muszę, proszę Państwa, cofnąć, bo tutaj, o, zdaje się, że o tym mówiłam, tak, o mandragorze. No ale proszę Państwa, na pewno Państwo doskonale wiecie, że za afrodyzjaki uważa się skorupiaki i ryby, tak zwane owoce morza na przykład. No, proszę Państwa, owszem, te takie pokarmy powodowały generalnie i powodują większą wydolność organizmu. Te wszystkie organizmy małe, te wszystkie żyjątka, szczególnie te małe, bo nie mówimy o tuńczyku z puszki, nie, bo to jest przede wszystkim zastrzyk rtęci, ale mówimy o małych skorupiakach, o krewetkach, homarach, ale też niektórych rybach. Otóż, proszę Państwa, co tam działało, jak ten afrodyzjak?
to są po prostu bardzo bogate źródła cynku. A bez cynku to ani odporność u nas nie działa, ani też organizm nie reaguje, organizm męski szczególnie, nie reaguje na testosteron, bo w tych miejscach, które są wrażliwe na wolny testosteron, są tak zwane palce łapki cynkowe. Czyli takie miejsca wiązania testosteronu, które muszą być wyposażone w cynk. Tylko wtedy one na ten testosteron reagują. Wobec tego, jeżeli nawet mężczyzna będzie bardzo aktywny, jeśli chodzi o testosteron, będzie miał dużo tego, będzie taki super męski, a będzie miał braki cynku w organizmie, no to niestety, ale jego organizm nie będzie na ten testosteron reagował. Zdarzają się takie przypadki, że mamy osobę wyglądającą super męsko, wszystkie cechy męskie są tak mocno zaakcentowane, no a nic za tym nie idzie. I najczęściej przyczyną jest właśnie brak takiego prostego pierwiastka jak cynk i ewentualnie magnez. Także, proszę Państwa, skorupiaki owszem były i są uważane za afrodyzjaki, ale w rzeczywistości są bardzo dobrymi źródłami cynku. I jeżeli nie mamy do nich dostępu, no to po prostu powinniśmy niestety sięgnąć po prostu po cynk w tabletce. Niemniej jednak jest to bardzo zdrowy pokarm, jeżeli mamy do niego dostęp, szczególnie, że właśnie te małe żyjątka morskie mają też i jod, i bardzo dużo innych mikroelementów, które są nam i kobietom, i mężczyznom potrzebne do właściwego funkcjonowania. Proszę Państwa, taką osobą, która znana była z tego, że była bardzo aktywna seksualnie, znana w historii, mianowicie Giacomo Cazzanova, no właśnie codziennie spożywał owoce morza, spożywał przede wszystkim krewetki. I właśnie te krewetki według opowieści o nim dawały mu tę wyjątkową moc seksualną. Ponadto, proszę Państwa, cynk jest też potrzebny dla prawidłowego działania gruczołu krokowego, zwiększa produkcję nasienia i poprawia ruchliwość plemników. Wobec tego jest też istotny, jeżeli nie chodzi tylko o samą przyjemność, ale także o efekt tej przyjemności, czyli o prokreację. Proszę Państwa, następna substancja, która jest Panom niezbędnie potrzebna, to jest selen. I mamy tutaj na przykład następne osoby, takie jak Ludwik XIV, który był znany ze swojej jurności i który codziennie na śniadanie jadł trufle. A jeżeli nie na śniadanie, to na inny posiłek. Bardzo cenne grzyby, które mu poprawiały też jego zdolności seksualne. I proszę Państwa, to jest też wszystko zgodne z prawdą. Otóż grzyby zawierają selen. A selen to taki pierwiastek, który jest potrzebny przede wszystkim mężczyznom, chociaż nie tylko. Enzymy, które zawierają selen, potrzebne są do prawidłowego działania serca i układu krążenia, do odtruwania naszego organizmu z różnych substancji toksycznych, i są potrzebne do produkcji nasienia. Panowie z każdą ejakulacją tracą selen. Poza tym panowie, jeżeli brak im selenu, to na pewno będą mieli problemy z prostatą. Selen uważano kiedyś za truciznę, bo duża ilość selenu rzeczywiście jest toksyczna. Natomiast generalnie nam selenu brakuje. Brakuje nam selenu dlatego, że żyjemy na obszarze, gdzie gleby są ubogo selenowe. W Ameryce średnio w glebie jest 4 razy więcej selenu. I proszę Państwa, ten selen to nie tylko moce płciowe, bo na przykład, jeżeli komuś nie brakuje selenu, to jest dużo mniejsze ryzyko, że na przykład zachoruje, że będzie miał zawał.
A jeżeli już nawet się zdarzy, to osoby, które mają prawidłowy poziom selenu, przeżywają ten zawał i zdrowieją. A jak poziom selenu jest bardzo niski, no to niestety często kończy się to źle. A gdzie jeszcze selen można? Już właśnie mówię, już mówię. Proszę Państwa, kobietom też jest potrzebny selen, właśnie dla układu krążenia, dla oczyszczania organizmu, ale mężczyznom jest potrzebny selen w znacznie większej ilości, bo tak jak mówię, każda ejakulacja, każde wytworzenie plemników to jest utrata selenu. Do wytworzenia plemników potrzebny jest selen i mężczyzna może nie móc mieć dzieci tylko dlatego właśnie, że ma niedobór selenu. Gdzie jest selen? Proszę Państwa, selen jest generalnie we wszystkich roślinach rosnących dziko i w grzybach. W grzybach, począwszy od drożdży, są takie drożdże, takie odmiany drożdży wysokoselenowych i nawet możemy suplementy takie kupić. Grzyby, te, które zbieramy, na przykład najwięcej, bo sprawdzałam specjalnie, przygotowując dla Państwa tę prezentację, sprawdzałam, w jakich grzybach jest najwięcej selenu. W prawdziwkach i w kaniach, właśnie w tych wszechobecnych kaniach, takich pogardzanych troszeczkę. Najwięcej, we wszystkich grzybach jest, ale w tych dwóch gatunkach, spośród grzybów jadalnych, no bo oczywiście jest jeszcze w muchomorach, ale raczej nie proponuję takiego źródła, mimo że jako afrodyzjak też podobno, ale wiecie Państwo. Jeszcze nam życie miłe. Natomiast grzyby leśne i w ogóle rośliny dziko rosnące, bo selen powinien być w glebie. Ale wyobraźcie sobie Państwo, że na jakimś polu ktoś hoduje ciągle warzywa. W jednym roku marchewkę, w drugim pietruszkę, później znowu marchewkę. Selenem nie nawozi, tam już tego selenu nie ma. Ta marchewka już tego selenu nie ma. Ale jeśli my pójdziemy sobie gdzieś, gdzie poza miasto, gdzie mamy czysty teren i nazbieramy gwiazdnicy, nazbieramy młodych liści mniszka, nazbieramy sobie żółtnicy drobnokwiatowej, podagrycznika, mówię Państwu, wymieniam Państwu wszystkie rośliny dziko rosnące, które są jadalne, naszej pokrzywy i wkroimy to do zupy, albo zrobimy tak jak szpinak, albo dodamy do masła, czy wreszcie zrobimy sobie zielone ciasto drożdżowe. Kiedyś robiłam zielone ciasto drożdżowe na warsztatach. Po prostu dodałam soku z pokrzyw i było ciasto drożdżowe, ale było zielone. Czy w jakikolwiek inny sposób w sałatce zjemy, dostarczymy sobie dużo selenu. Dużo więcej niż spożywając nasze normalnie rosnące warzywa hodowane. Gdzie jest dużo selenu? Dużo selenu, proszę Państwa, w tych, jeżeli już hodowanych, to najwięcej selenu mimo wszystko gromadzą takie rośliny jak czosnek i cebula. Ale dzikie mają go więcej. Po prostu, gdyby gleba była bogata w selen, to czosnek i cebula miałyby tego selenu znacznie więcej niż inne warzywa. Duńczycy nawożą selenem. Ja myślę, że u nas jeszcze chwileczkę i będą takie gospodarstwa, te właśnie ekologiczne, które będą miały właśnie swoje produkty nawożone na przykład dolomitem, który zawiera selen, tak? No ale musimy jeszcze troszkę tej świadomości mieć z jednej strony, żeby produkować takie warzywa, a z drugiej strony, żeby konsument też był skłonny zapłacić więcej za coś, co jest więcej warte. Ale proszę Państwa, jeżeli są jakieś zaburzenia ze strony właśnie układu sercowo-naczyniowego albo ze strony układu rozrodczego, płodności, jeśli chodzi o panów, to ja proponuję, jeżeli nie możemy tak, to jednak sięgnąć po suplement, bo nie tylko będzie większa płodność i sprawność, ale będzie też większe zdrowie i lepsze odtruwanie, tak samo jak ludzie chorzy na choroby przewlekłe. Warto, żeby po ten selen sięgnęli. A że, proszę Państwa, selen działa właśnie na płodność, no to też ci, którzy jadali dużo takich pokarmów, byli z jednej strony jurni, a z drugiej strony mieli dużo dzieci, bo byli po prostu płodni, bo ich nasienie było zwyczajnie prawidłowo wykształcone,
no, o kiedyś było o to łatwiej, dlatego że kiedyś ta ziemia nie była taka wyjałowiona, prawda? Z dietą można było dostarczyć sobie normalnie selen. Mówi się, proszę Państwa, że bardzo bogatym źródłem selenu są orzechy brazylijskie. Owszem, ale tylko niektóre, bo tylko te, które rosną na obszarze bogatym w selen. I tu ja Państwu nie podam, które to są, ale zdecydowanie są takie, które są bogatym źródłem selenu i dwa orzechy dziennie, jeden, dwa orzechy dziennie wystarczają, a są takie, które są hodowane w zupełnie innym obszarze i nie mają tego selenu w ogóle praktycznie. Także, że to nie jest taka reguła, że orzech brazylijski to już selen zapewni. Proszę Państwa, jak to z tym lubczykiem było? Otóż, proszę Państwa, lubczyk w ogóle pochodzi z troszkę innego klimatu, pochodzi z Azji, ale u nas też dość dobrze się zaaklimatyzował, hodujemy lubczyk, lubimy przyprawiać lubczykiem. Te wszystkie przyprawy takie płynne to właśnie głównie mają ten smak lubczyku, który nam, taki rosołowy smak, który nam bardzo odpowiada. Ale proszę Państwa, no jak to z tym lubczykiem było, no bo oczywiście historie są takie, że lubczyk jak najbardziej jest afrodyzjakiem. W rzeczywistości, po pierwsze, lubczyk rzeczywiście powoduje, że potrawy mają taki mięsny smak, taki rosołowy, więc są smaczne. Ale to nie jest tak, że lubczyk nie działa, tylko nie, bardzo słabo działają liście lubczyku. W rzeczywistości pobudzająco działał przede wszystkim korzeń lubczyku. Podobnie, proszę Państwa, jak korzenie innych roślin z tej samej grupy. Taką na przykład rośliną, która nie jest znana jako afrodyzjak, ale jest znana w lecznictwie, jest arcydzięgiel litwor. Podobny do lubczyku nieco. I też działa korzeń. I w jaki sposób działa? Jeden i drugi. To są korzenie bogate w olejki eteryczne, które mówi się o nich, że to są zioła decydujące, ponieważ one powodują gwałtowne przemieszczenie się krwi w całym organizmie. I po lubczyku nie, ale jakbyście Państwo nalewkę z arcydzięgla wypili, taki kieliszeczek nalewki z arcydzięgla, z korzenia arcydzięgla, to w ciągu 15 minut poczujecie rumień, poczujecie, że jest Wam gorąco, bo właśnie zaczęło się bardzo intensywne krążenie krwi. I na czym polegało działanie tych korzeni, jednego i drugiego? Proszę Państwa, na pobudzeniu działania gruczołów wydzielania wewnętrznego, czyli tych, które produkują hormony. I arcydzięgiel jest znanym ziołem, który potrafi zmienić czynności hormonalne. I na przykład można spróbować, mając problemy hormonalne, czy to z tarczycą, czy właśnie z gruczołami, czy z nadnerczami, czy z jakimikolwiek gruczołami wydzielania wewnętrznego, można spróbować zadziałać arcydzięglem, bo on powoduje jakby pobudzenie tych gruczołów, które są uśpione, przez które krew dobrze nie przepływa i które jakby zapomniały, co mają robić. I tak samo działały te korzenie właśnie na gruczoły wytwarzające hormony płciowe. Więc to nie jest zmyślone. To nie chodzi o to, proszę Państwa, że to ten rosołek i przez żołądek do serca. Jakkolwiek to jest też bardzo dobra droga oczywiście. Natomiast nie powinno się korzenia tych roślin, bo jak sobie doprawimy liśćmi jakąś potrawę, to nic się nie stanie, natomiast wyciągiem z korzenia, ani lubczyku, ani arcydzięgla, nie powinniśmy dużą ilością, nie powinniśmy przyprawiać potraw dla kobiet w ciąży. Bo to są też właśnie takie zioła, które powodują przekrwienie mięśni gładkich, czyli przekrwienie macicy. I tak jak wiele afrodyzjaków, tak te korzenie mogą zwiększyć ryzyko poronienia zwyczajnie. I bardzo wiele afrodyzjaków, których działanie polega właśnie na przekrwieniu, na spowodowaniu przekrwienia narządów płciowych, to są substancje zabronione dla kobiet w ciąży, bo we wczesnej ciąży zwiększają ryzyko poronienia, natomiast w zaawansowanej ciąży no, zwiększają, przyspieszają poród, co czasami może być
korzystny i o takich afrodyzjakach za chwileczkę też Państwu powiem. Proszę Państwa, jako afrodyzjak uważany jest czosnek. Na przykład w klasztorach w Tybecie jedzenie czosnku było zabronione. Właśnie ze względu na to, żeby mnichów nie pobudzać za mocno, bo oni powinni być wyciszeni, a nie pobudzeni. I jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia naukowego, to też dojdziemy do tego dlaczego. Po pierwsze, czosnek zawiera właśnie selen, a poza tym jest doskonałym źródłem siarki. Wszystkie pokarmy zawierające siarkę to są też pokarmy, które pobudzają libido. Więc czosnek, cebula, chrzan. To są wszystko też pokarmy, które są afrodyzjakami. A dodatkowo, proszę Państwa, czosnek na przykład poprawia stan naczyń krwionośnych wszystkich. Wobec tego w narządach płciowych także, prawda? Nie sprzyja pasożytom jelitowym, infekcjom w jelitach. A jak człowieka boli brzuch, to też nie skory do igraszek, prawda? Wobec tego generalnie, jak ludzie jedli dużo czosnku, to byli zdrowi. Jak byli zdrowi, mieli apetyt na seks. No i jeszcze jedna ciekawostka. Proszę Państwa, tam gdzie ludzie jedzą dużo czosnku, tam dużo mniej, znaczy rzadziej łysieją panowie i później siwieją. Właściwie nie wiadomo dlaczego, ale czosnek opóźnia siwienie, zmniejsza to takie przedwczesne siwienie. No i jeszcze jedno, proszę Państwa, czosnek zmniejsza ryzyko zawałów i miażdżycy. Nie dopuszcza do powstawania tak zwanych komórek piankowatych, które obrastają sobie później w ten wapń i tworzą blaszkę miażdżycową. Zdecydowanie nie dopuszcza do tego, wobec tego, ja wiem, proszę Państwa, że taki zjedzony świeżo czosnek nie sprzyja amorom, ale czosnek nie tak ma działać. Czosnek ma poprawiać możliwości, ale niekoniecznie spożywany tuż przed upojną nocą. Nie o to chodzi. Ma być spożywany często, ale nie w tym momencie specjalnie. Chociaż różne sposoby wymyślono, typu zielona pietruszka, jakieś tam inne, popijanie mlekiem, one wszystkie niewiele dają w rzeczywistości. Po prostu to muszą być inne okazje, kiedy ten czosnek należy jeść, ale zdecydowanie dla zdrowia i dla uniesień miłosnych należy ten czosnek jeść. A jeżeli już nie chcemy, bo bardzo nam nie odpowiada ten zapach, a chcemy, żeby czosnek działał na nas zdrowotnie, to po prostu, proszę Państwa, robimy nalewkę z czosnku. I jak zrobimy nalewkę na 70% alkoholu, to wszystkie działania prozdrowotne czosnku będą, a nie będzie zapachu charakterystycznego. Nie jest to nalewka, którą się pije dla przyjemności, pije się ją w niewielkich ilościach, pije się ją, odmierza się ją kroplami, natomiast wszystkie własności czosnku przenosi, a czosnek zjadany właśnie bezpośrednio znany był w historii jako doskonały afrodyzjak. Proszę Państwa, mak. Mak był też uważany za afrodyzjak. Mak wykorzystywano i w miłosnych różnych obrzędach, magii miłosnej. Kwiaty maku były też związane z obrzędowością, związaną z zamążpójściem. Natomiast w rzeczywistości mak też symbolizował płodność, ta ilość ziaren maku. Natomiast w rzeczywistości chodziło, proszę Państwa, o opium zwyczajnie, czyli o sok z niedojrzałych makówek. Ale jeśli byśmy się już tak chcieli dopatrzeć tego maku i tych różnych możliwości związanych z makiem i z prokreacją, to, proszę Państwa, możemy sobie jeszcze tak wyobrazić, jak można było maku używać. No bo to nie jest tak, że współczesna młodzież, czy nawet ta przerośnięta młodzież wymyśliła narkomanię. Na Podlasiu kilkadziesiąt lat temu, a na pewno i wcześniej, jak rodzice chcieli iść do żniw, to dawali niemowlakowi herbatkę z niedojrzałych makówek i 3 dni spał.
I to samo. Niewątpliwie można było zrobić, jak w chałupie było 5 dzieci, a rodzice postanowili płodzić następne. Czy może nie taki był cel, no ale jak tu w takiej chałupie, jak tu tyle dzieci, a jeszcze dziadek, a jeszcze ktoś. Nie wiem, czy dziadkowi też dawano herbatkę, natomiast pewnie by się nie obraził. Proszę Państwa, no po prostu było to działanie narkotyzujące, które też sprzyjało no, zapomnieniom wszelkiego rodzaju. O tym Państwu mówiłam. Afrodyzjaki w kuchni. Proszę Państwa, nie można nie wspomnieć o przyprawach. I tu taką kuchnią bardzo bogatą w różne przyprawy i potrawy będące afrodyzjakami są kuchnie azjatyckie, przede wszystkim kuchnia indyjska. Zresztą, jeżeli ktoś z Państwa był na takim bazarze gdzieś w Turcji czy w Indiach, gdzie z takich wielkich worów się sprzedaje na wagę przyprawy, to wiecie Państwo, jaki tam jest zapach. To po prostu nie mogło nie oddziaływać na zmysły, ale też te substancje zawarte w tych wszystkich przyprawach pobudzały ukrwienie zarówno mózgu, jak i narządów rozrodczych. I wszystkie te właśnie wschodnie przyprawy są znane z tego, że zarówno działały pobudzająco i u kobiet, i u mężczyzn, jak i też zwiększały płodność. Było to znane właściwie od zawsze, szczególnie właśnie kuchnia indyjska. I mamy tutaj kilka takich znanych, właściwie wiele jest znanych afrodyzjaków w tej kuchni, ale na przykład znany nam także imbir, który czasami właśnie jest nam sprzedawany jako żeńszeń. Nie jest niedobry, jest słabszy po prostu. Imbir w kuchni azjatyckiej uchodzi za przyprawę gorącą, powodującą żar w ciele. No i rzeczywiście, jeżeli my sobie taki świeży imbir zjemy, to robi nam się gorąco, prawda? Imbir pobudza nas zarówno seksualnie, jak i w ogóle pobudza krążenie krwi, pobudza, jest stymulujący, ale też właśnie łagodzi wszelkie dolegliwości przewodu pokarmowego, hamuje mdłości, wzmaga apetyt i apetyt na pożywienie i apetyt na seks. No i właśnie, kłącze imbiru pobudza ukrwienie narządów płciowych. U panów zwiększa erekcję i wzmacnia doznania seksualne. Wzmacnia po prostu odczuwanie tych doznań seksualnych. Mocniej działa imbir świeży niż imbir suszony. No ale znowu, proszę Państwa, nie powinno się imbiru podawać kobietom w ciąży. I tu jest taka ciekawostka, że niektóre książki zielarskie polecają imbir dla kobiet na mdłości. No nie powinno się polecać kobietom w ciąży, bo przekrwienie narządów płciowych w przypadku zagrażającego poronienia niestety zwiększa to ryzyko. A pod koniec ciąży, czemu nie, jak już przychodzi pora rozwiązania. Jeśli mamy właśnie takie zioła działające na ukrwienie narządów płciowych, ale też działające właśnie prozdrowotnie, to nie możemy zapomnieć o cynamonie. Cynamon wchodzi w skład bardzo wielu właśnie indyjskich potraw i cynamon ma bardzo silne działanie. Proszę Państwa, i tutaj zarówno sam cynamon, jak i przede wszystkim olejek cynamonowy, bo to ten olejek działa. Cynamon to jest sproszkowana kora cynamonowca, a olejek to jest zdestylowana ta kora cynamonowca. I mówimy o cynamonie z kory, a nie z liści. Proszę Państwa, cynamon jest w ogóle doskonałym ziołem, także prozdrowotnym. Bo z jednej strony likwiduje pasożyty, likwiduje drobną ustroje chorobotwórcze w przewodzie pokarmowym. Na przykład jak ktoś ma zespół jelita nadwrażliwego, to cynamon będzie poprawiał stan flory bakteryjnej. U osób, które mają biegunki czy niestrawność, będzie likwidował te dolegliwości.
będzie obniżał poziom glukozy we krwi. Wobec tego zalecany jest u osób z insulinoopornością i z cukrzycą typu drugiego. Wspomaga trawienie. I proszę Państwa, na przykład jeszcze olejek cynamonowy i cynamon poprawia nam florę bakteryjną w jamie ustnej, co nie jest przy amorach takie nieistotne. Szczególnie, proszę Państwa, że my czasami nie wiemy, że właśnie nasza jama ustna, bo zęby mamy wyleczone, że to, co się dzieje w jamie ustnej, rzutuje na stan naszego zdrowia, bo gdzieś tam w kieszonkach zębowych mamy niestety bakterie, które nam wędrują dalej i się odzywają, na przykład niszcząc zastawki w sercu albo stawy. I to też czasami początkiem jest jama ustna. I to wcale, tak jak mówię, niewyleczone zęby. Taki fakt, że na przykład jak ktoś ma krwawiące dziąsła, to znaczy, że jakaś infekcja właśnie w tych kieszonkach się odbywa. I wtedy doskonałym sposobem jest zastosowanie cynamonu. Czy dodatek do pasty do zębów, czy jeszcze lepiej olejek cynamonowy, który sobie wkraplamy na pastę i razem myjemy zęby. Oddech mamy znacznie świeższy, a tak jak mówię, cynamon jest dość wszechstronnie działającym ziołem. Ale proszę Państwa, cynamon to nie tylko przewód pokarmowy i narządy płciowe. Cynamon nam także pomaga przy chorobach przeziębieniowych, zapaleniu oskrzeli, przy w ogóle kaszlu, przeziębieniach, przy bólach głowy, bólach mięśni. Cynamon może być też stosowany na przykład u kobiet, które mają nieregularne cykle miesiączkowe albo na przykład cierpią na zespół napięcia przedmiesiączkowego. Także cynamon im pomoże. W przypadku panów cynamon dodawany do potraw, dodawany do herbaty czy nalewka zrobiona z cynamonu zwiększa poziom testosteronu, wydłuża czas erekcji. Natomiast, proszę Państwa, cynamon też może działać miejscowo. Dlatego doskonałym sposobem na działanie afrodyzjaku, jakim jest olejek cynamonowy, jest na przykład kominek aromaterapeutyczny, gdzie wkraplamy na wodę, koniecznie na wodę, wkraplamy cynamon i sobie ustawiamy na przykład w sypialni. Czy na przykład masaż, który mogą sobie, bo na obie płcie działa olejek cynamonowy, więc można po prostu nawzajem zrobić sobie masaż, tylko wtedy, jeśli używamy takich olejków do masażu, to musimy pamiętać o jednym. Musimy pamiętać, że nie masujemy nigdy olejkiem cynamonowym, bo byśmy się dorobili poparzenia wręcz, tylko że na taką garstkę, właściwie powinniśmy nalać sobie tak jedną trzecią szklaneczki, jedną czwartą szklaneczki jakiegokolwiek oleju jadalnego i do tego wlać 10 kropli olejku cynamonowego. I to jest nasz olej do masażu. A nigdy nie wolno stosować go bezpośrednio na skórę, bo tak silnie działa, że będzie skóra czerwona, będzie piekła, będzie tak, jakby była poparzona. Więc zawsze to rozcieńczajmy. Pamiętajmy o tym, żeby rozcieńczać jakimkolwiek olejem jadalnym, ale najlepiej takim olejem, który nie jest tak zwany suchy, bo suchy jest doskonały, bo wsiąka, ale kiepsko się na nim masuje. To może być chociażby oliwa z oliwek, czy jeżeli chcemy działać na skórę od razu leczniczo, to może być olej z lnu, olej z lnu, z nasion lnu, czy na przykład olej z wiesiołka, ten najlepiej będzie działał na skórę. Możemy też, proszę Państwa, zrobić sobie taką właśnie kąpiel, która będzie działała pobudzająco. Teraz coraz więcej osób ma na przykład podwójne wanny, zdarzają się takie, i wtedy taki olejek wlewamy do wanny. Tylko też musimy pamiętać, że jeżeli my po prostu olejek aromaterapeutyczny wkropimy do wanny, to on nam albo osiądzie na wannie, albo będzie pływał jak te oczka na rosole,
albo jak osiądzie na naszej skórze, to nas po prostu w tym miejscu poparzy. Więc musimy zemulgować ten olejek. Jak to robimy? Możemy to zrobić mlekiem, możemy to zrobić śmietaną, możemy kupić w aptece specjalny preparat, który się nazywa emulsifer, ale wreszcie to może być miód. Możemy wziąć do słoiczka, właśnie czy mleko tłuste, czy śmietane, czy na przykład 2-3 łyżki miodu, dolać troszkę wody, wkroplić 15 kropelek olejku, mocno wytrząsać i dopiero wtedy wlać do kąpieli. I to będzie kąpiel, która będzie działała pobudzająco, będzie działała rozgrzewająco, będzie zwiększała ukrwienie no, także narządów płciowych. Natomiast czego, o czym musimy pamiętać? No właśnie o tym, że u ciężarnych nie możemy stosować takiego olejku, bo zdecydowanie cynamon pobudza skurcze macicy. Wobec tego taki masaż może być robiony na przykład, jeżeli już zbliża się termin porodu i na przykład ten początek ma być bardzo przyjemny, to na przykład mąż, partner może zrobić masaż kobiecie. Zresztą, proszę Państwa, w Niemczech jest to stosowane normalnie w szpitalach. Kobieta rodząca może sobie wybrać, czy chce mieć ułatwiony poród masażem olejkami, akupunkturą, czy może kąpielą właśnie taką specjalną. Normalnie, bez żadnych dodatków, proszę Państwa, to jest, tak tam jest. Też się niedawno dowiedziałam. Inne olejki, które pobudzają aktywność seksualną, proszę Państwa, to jest olejek z drzewa sandałowego, olejek goździkowy pobudza bardziej kobiety i nie każdy będzie lubił olejek goździkowy. A jak już jestem przy olejku goździkowym, to powiem, że olejek goździkowy z kolei odstrasza owady. I jak chcemy, żeby nas nie jadły meszki, komary, nie wiem co na to kleszcze, to zróbmy sobie właśnie taki olejek goździkowy w oleju bazowym i przed wyjściem w teren, kiedy nie chcemy być, bo to później też, jak już mamy nawiązywać do spraw takich właśnie intymnych, to nieładnie wyglądamy pogryzieni, jeszcze podrapani na przykład, jak się lubimy drapać. No to można zastosować olejek goździkowy, żeby odstraszał insekty. Olejek hibiskusowy, czyli ze ślazu piżmowego, olejek imbirowy też bardzo silnie pobudza ukrwienie narządów płciowych. Jaśminowy jest dość słodki, nie każdy go lubi. No i olejek z mchu dębowego, to jest bardzo specyficzny olejek. Nuty tego mchu dębowego z kolei działają bardzo dobrze na kobiety. To są takie nuty, które przyciągają kobiety w męskich perfumach. Te perfumy właśnie, które tak jak czujemy, gdzieś przechodzimy i nagle ten wspaniały, i oglądamy się, który to pan tak pięknie pachnie. To na ogół jest właśnie ta nuta mchu dębowego. To jest afrodyzjak działający przede wszystkim, już sam zapach, właśnie na kobiety. Proszę Państwa, no ale wobec tego już wiemy, jak działają olejki, ale czy jest coś, co może Panom zastąpić słynną niebieską tabletkę, która od kilku lat jest popularna na rynku? Proszę Państwa, no tak, oczywiście. Jest to bardzo prosta substancja, która pobudza tlenek azotu. Co robi tlenek azotu? Tlenek azotu powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, czyli obniżenie ciśnienia krwi, ale do naczyń krwionośnych w narządach płciowych wpływa tej krwi więcej, co powoduje no, zwiększone doznania i większe możliwości seksualne, szczególnie właśnie jeśli chodzi o panów. I proszę Państwa, pewnie się nie spodziewacie, co jest taką naturalną wiagrą. Burak. Tak, proszę Państwa, sok z buraka czerwonego. Sok z buraka czerwonego jest źródłem azotanów, które pod wpływem nie tych szkodliwych, nie saletry amonowej, który w naszym organizmie najpierw przekształcany jest do azotynów, a później właśnie do tlenku azotu. I sok z buraka pobudza fizycznie i pobudza seksualnie.
mniej więcej taką najwyższy poziom tego pobudzenia zaobserwowano po 2-3 godzinach od wypicia soku z buraka. Przy czym tą wydolność w ogóle organizmu, oczywiście sok z buraka działa tak i na kobiety. Tylko nie do końca powoduje to takie mocne działanie na narządy płciowe u kobiet. I proszę Państwa, mniej więcej do 6 godzin ten sok z buraka w ogóle działa. Po 12 godzinach już w ogóle tego tlenku azotu z buraka nie mamy w organizmie. Natomiast 2-3 godziny po wypiciu takiego soku no jest apogeum wydzielania tego tlenku azotu. I proszę Państwa, no może w tych kieliszkach od wina powinno być, znaczy ciekawe jakby było, jakby wino buraczane zrobić. Można by się pokusić może. I sok z buraka może być wręcz stosowany w leczeniu zaburzeń, zarówno układu krążenia, jak i zaburzeń właśnie libido u panów. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, jak ktoś ma kłopot ze skokami ciśnienia, to nic tak pięknie nie obniża ciśnienie właśnie jak sok z buraka. Na przykład ciśnienie, które się podnosi stresowo. Sok z buraka bardzo ładnie obniża. Przy czym, jeżeli ktoś ma niskie ciśnienie, nie ma takiego działania, nie obniża ciśnienia u osób z niskim ciśnieniem. Tylko u tych, którzy mają zbyt wysokie. Proszę Państwa, czyli osoby z niskim ciśnieniem mogą też sok z buraka, tak. Będzie działał pobudzająco, a nie będzie obniżał ciśnienia. Proszę Państwa, ale wróćmy jeszcze na chwileczkę do hormonów płciowych. Ponieważ jakby zbliżając się troszeczkę do końca tych moich opowieści, chciałam Państwu coś powiedzieć jeszcze takiego bardzo, bardzo tutaj konkretnego i fachowego. Mianowicie zaczęłam, że mówić o tym, że panowie są niestety narażeni na hormony żeńskie naokoło. Właśnie z tych plastików, z mięsa kurzego, z tego aluminium, które jest wszechobecne. Musimy pamiętać, że spośród całego testosteronu, który mężczyźni mają, a właściwie wszystkich androgenów, właściwie tylko od 1 do 3% to jest ta część, która jest wolna i która może pobudzać seksualnie. Reszta to są androgeny związane i tak naprawdę do tej pory nie wiadomo specjalnie, czemu one służą. Ale te wahania w tych małych zakresach są bardzo istotne. I proszę Państwa, ponieważ szczególnie mężczyźni mają bardzo mocno zaburzane z zewnątrz w tej chwili te ilości wolnego testosteronu, albo poprzez to, że mają dostarczane zewnętrzne estrogeny, albo w ten sposób, że pobudzany jest taki hormon, który przekształca androgeny, czyli testosteron, w hormony żeńskie. Niestety taki hormon, taki enzym, który się nazywa aromataza, właśnie w ten sposób działa. Ale proszę Państwa, na to też są oczywiście sposoby. I na dostarczanie naturalnego testosteronu z zewnątrz, i na to, żeby tą wstrętną aromatazę zatrzymać. U starszych panów często się mierzy aktywność aromatazy. Bo jeżeli aromataza jest aktywna, to znaczy, że mężczyzna ma problem z zapaleniem prostaty. Co niestety jest w tej chwili domeną większości mężczyzn, właśnie ze względu na te ksenoestrogeny. Ale proszę Państwa, z tym sobie też przy pomocy natury możemy doskonale poradzić. No właśnie, co z tym testosteronem? Aromataza, enzym, potrafi go przekształcić w estradiol. I niestety właśnie te wahania, te takie zewnętrzne substancje, ten wszechobecny plastik, tutaj mamy znaczki, nie widzicie Państwo, ale to są wszystko oznaczenia różnych tworzyw sztucznych, z którymi codziennie się kontaktujemy. Niestety właśnie te tworzywa sztuczne pobudzają nam tą aromatazę.
w efekcie tego mężczyzna ma często zbyt dużo estrogenu w stosunku do testosteronu. I wobec takiej sytuacji, po pierwsze, czuje się źle. Czuje się źle, jest osłabiony w swoich siłach męskich. Nie tylko chodzi o wydolność płciową. Chodzi po prostu o poczucie własnej wartości, o energię życiową. Testosteron daje energię życiową. Poza tym mężczyźni, którzy mają obniżony poziom testosteronu, zaczynają chorować na zapalenie prostaty, ale nie tylko. Skutki są rzeczywiście alarmujące, ale proszę Państwa, natura ma na to sposób. I jednym z nich są normalne, całkowicie prawidłowe fitoandrogeny, a konkretnie testosteron, który jest prawie gotowiuteńki w pyłku sosny. Chińczycy już 5000 lat temu wiedzieli, że mężczyźni powinni się wspomagać pyłkiem sosny. Że do utrzymania, do zwiększenia sił męskich, do zwiększenia też zdolności do decydowania o różnych trudnych sprawach potrzebny jest testosteron, a ten testosteron można dostarczyć z zewnątrz i dostarczają go właśnie produkty sosnowe. I proszę Państwa, przede wszystkim, przejdźmy od tego slajdu, przede wszystkim pyłek sosny. Nie tylko pyłek ma testosteron, także w pędach i w korze jest nieco tego testosteronu i w pączkach, ale najwięcej jest w pyłku sosnowym. Każdy gatunek sosny wytwarza testosteron, mówię, prawie gotowiuteńki. To jest niewielka zmiana, jaka w organizmie zachodzi i jest gotowy testosteron. Natomiast przeważnie zbiera się go właśnie z tej sosny pospolitej, bo jest tej sosny najwięcej. Jak Państwo wiecie, jak pyli sosna, to jeżeli postawimy na przykład ciemny samochód gdzieś w lesie, to jest cały pokryty żółtym. W kałużach, jak spadnie deszcz, to te kałuże są żółte. Tego pyłku można zebrać bardzo dużo. Pyłek zbiera się od marca do maja, zależnie kiedy ta sosna kwitnie i kiedy go się zbiera, proszę Państwa. No jak właśnie wyglądają te pylniki, te kwiaty sosny męskie, tak jak tutaj widzicie Państwo na tym slajdzie. Ale możemy zbierać tak, że możemy otrząsać pyłek, co jest trudniejsze, albo możemy zbierać w momencie, kiedy zaczyna pylić, obcinając po prostu te kwiatki. Kwiaty zbiera się rękoma, odłamując kwiatostany i teraz najprościej jest, zbierać pyłek jest trudniej. Natomiast najprościej jest, proszę Państwa, zbierać całe te kwiatostany, ugniatać w słoiku, następnie należy to skropić spirytusem, a po kilku godzinach i ugniatać coraz więcej, tak żeby zebrać ich dużo i za każdym razem skrapiać spirytusem, tak, nie żałować tego spirytusu. I po kilku godzinach albo zalać to miodem, ale nie chcemy cukru, więc zalać po prostu alkoholem 40%. I zrobić nalewkę, dokładnie, zrobić nalewkę z tego pyłku. Ona będzie mętna, można oczywiście doaromatyzować, bo to jest, nie ma smaku po prostu, ale można doaromatyzować na przykład miodem, żeby to miało jakiś smak. Nie należy pozbywać się tej mętnej zawartości, bo to jest właśnie ten pyłek. I proszę Państwa, taka już po 2 tygodniach taka nalewka jest gotowa. I ta nalewka stosowana przez panów, ale może być stosowana też przez panie, zaraz powiem dlaczego. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym, na przykład u osób starszych, bardzo pobudza siły życiowe. Dlaczego u pań też? U panów bezpośrednio daje wolny testosteron. Natomiast u pań ten testosteron jest zamieniany
do dehydroepiandrosteronu, a to jest taki hormon, który jest co prawda androgenem, jest normalnie wytwarzany w nadnerczach, ale on nie działa na męskość, tylko działa na wigor, działa na żywotność. I starsi ludzie, starszym ludziom brakuje tego dehydroepiandrosteronu i dlatego mają mniejszą siłę życiową. Są nawet suplementy, które zawierają ten dehydroepiandrosteron. To samo dostarczymy sobie właśnie z tą nalewką na sośnie. Łatwo się to robi i naprawdę działa pobudzająco i na panów, i nie ma obawy, że na przykład kobiecie zaczną rosnąć wąsy po tej nalewce. Także można się raczyć, proszę Państwa, razem taką nalewkę. Jest, jak się doda miodu, jest naprawdę smaczna. Także to jest, proszę Państwa, jedno lekarstwo z ziół, a bardzo skuteczne, o potwierdzonej naukowo sile działania. Co jeszcze ten pyłek robi? No i z jednej strony podwyższa stężenie wolnego testosteronu we krwi u panów, a dehydroepiandrosteronu u kobiet, to już tego nie napisałam, przywraca właśnie tą równowagę między androgenami i estrogenami, bo organizm potrafi sobie z tym poradzić, regeneruje wątrobę przy okazji, obniża poziom tego złego, tego cholesterolu o krótkiej cząsteczce, podwyższa w organizmie poziom dysmutazy ponadtlenkowej, to jest taki silny antyoksydant, czyli przy okazji działa przeciwnowotworowo, przeciwmiażdżycowo. I w medycynie chińskiej, tak jak mówię, już 5000 lat przed naszą erą był stosowany ten pyłek sosnowy. Do tej pory jest stosowany, można go kupić po prostu jako pyłek. I proszę Państwa, o tym to nie chciałam specjalnie. Ale o tym to może, no a jak już. Proszę Państwa, to chciałam wywalić, ale zapomniałam widocznie. Proszę Państwa, kumaryna. Kumaryna jest afrodyzjakiem też. Troszkę tak nie w 5, nie w 9 weszła między te takie o potwierdzonym naukowo działaniu leczniczym, ale jak już jest, to niech będzie. Proszę Państwa, zapach skoszonego siana. Jak tak Państwo na tej działce skosicie? I tak sobie usiądziecie w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. To ten zapach takiego przysychającego w słońcu siana jest rewelacyjny, prawda? No i proszę Państwa, to tak działa kumaryna. Kumaryna też jest afrodyzjakiem. Uspokaja nas i powoduje, że mamy większą skłonność do tego, żeby się na przykład do kogoś przytulić, żeby zasnąć, żeby do czułości nas skłania. Od kumaryny można się uzależnić, dlatego na przykład producenci kosmetyków chętnie wykorzystują kumarynę, bo jak się tak uzależnimy, to później sięgamy po ten sam kosmetyk, kupujemy go znowu. Ale proszę zobaczyć, kumarynę mamy też w bardzo wielu roślinach. Bardzo dużo kumaryny jest w nostrzyku. Nostrzyk, takie żółte albo białe kwiatki, wysokie dosyć ziele, jak to sobie na przykład dodamy, wysuszymy i włożymy do poduszki, to świetnie nam się śpi. Poza tym w macierzance, w turówce wonnej, czyli w tej trawie nazwanej żubrówką, tam wszędzie jest kumaryna. Ale proszę zobaczyć, doskonałym źródłem kumaryny są owoce, borówka, malina i truskawka. A przecież bardzo często nam się mówi i pokazuje takie obrazki, że te truskawki z czekoladą i jeszcze z szampanem, prawda? To jest taki wstęp do dalszej gry, wiecie Państwo jakiej, prawda? Okazuje się, że ma to uzasadnienie, że nie tylko ta czekolada jako źródło magnezu, ale truskawki też. No i proszę Państwa, wracamy, bo mówię, kumarynę chciałam wywalić, ale nie całą wyrzuciłam. I następna substancja, która leczy panów, która po prostu przywraca możliwości i powinna być naprawdę właściwie wszechobecnie, wszechstronnie stosowana. U kobiet część nadziemna, u panów część nadziemna, ale i podziemna. Pokrzywa jest bardzo bogata w witaminy.
i B, i C, i beta-karoten, i ma minerały, przy czym ma właśnie też selen, ma miedź, której często nam brakuje, ma cynk, czy na przykład molibden, czy chrom, który zmniejsza łaknienie na słodkie. No, jest naprawdę zastrzykiem takich wszystkich substancji, których nam bardzo często brakuje. Natomiast kłącze pokrzywy hamuje działanie aromatazy, czyli hamuje przetwarzanie testosteronu do estrogenów, czyli to, co nam powodują te zaburzenia wywołane całym tym naszym tą ucywilizowaną zewnętrznością, to kłącze pokrzywy będzie u panów hamować. Panie nie piją herbatki z kłącza pokrzywy ani nalewki. No chyba, że bardzo chcą mieć wąsy. To tak, to jak najbardziej. Ale jeśli jednak nie, to dla panów. Panie, wobec tego część nadziemna. Panowie nadziemną mogą, ale przede wszystkim podziemną. I proszę państwa, pokrzywa także pomaga w łagodnym przeroście prostaty. Bo to ten łagodny przerost prostaty jest spowodowany właśnie tym, że mężczyźni mają za dużo hormonów żeńskich, że aromataza działa za mocno, a kłącze pokrzywy hamuje. Możemy to kłącze pokrzywy zarówno sobie wysuszyć i sproszkować, jak i też właśnie zrobić nalewkę z tego kłącza pokrzywy. A w ogóle, proszę państwa, to jakbyście państwo do starych takich opisów naszych polskich afrodyzjaków sięgnęli, to znaleźlibyście państwo na przykład w etnobotanice Łukasza Łuczaja taką informację, że uważano, że jak mężczyzna sposobności do czynności małżeńskich nie miał, to pokrzywą należało go wychłostać. I już miał. No może nie o to koniecznie chodziło, ale zobaczcie państwo, nawet w tej polskiej naszej literaturze ludowej ta pokrzywa gdzieś, jeżeli chodzi o te czynności seksualne, występowała. Proszę państwa, ale wracając do tej nutki powagi i leczniczego działania. Jeżeli panowie chcieliby poprawiać swój stan zdrowia i też wydolność seksualną, sproszkowanym kłączem, to 1200 mg trzeba po prostu wysuszyć, zblendować, odmierzyć sobie raz, ile to będzie na łyżeczce i po prostu raz dziennie sobie to do jakiegoś pokarmu albo zwyczajnie popić jakimkolwiek napojem. No ale żeby poczuć działanie, żeby to zmieniło działanie hormonalne i żeby na przykład zadziałało na tą prostatę i na męskość, no to musimy minimum stosować 3 miesiące. Ale jest to zioło bezpieczne. Można zrobić też nalewkę i w zależności od tego, co chcemy, czy z liści, czy z ziela. Ziele to dla obu płci. Na włosy, na paznokcie, na stawy, na skórę, na krwiotworzenie. Natomiast skłączy dla panów, tutaj macie państwo przepis według doktora Różańskiego podane, po 14 dniach już jest dobra taka nalewka, zażywać 3-4 razy dziennie po 5 ml albo raz dziennie taki właśnie kieliszek. I teraz, proszę państwa, teraz jest dobra pora na zbieranie pokrzywy, właśnie kłączy. Ponieważ w tej chwili mamy tą pokrzywę wyglądającą tak jak na tym zdjęciu. I jak pociągniemy, to okaże się, że pod spodem mamy bardzo długie kłącza. I ta część jest świetna do sałatek, to jest właśnie ten selen, to jest generalnie poprawia siły witalne. Natomiast to wszystko, co pod spodem, to może być użyte przez panów. I niech się panie nie pomylą. A proszę państwa, a jak już wrócimy z tych zbiorów pokrzywy o tej porze roku, to na pewno nam się przyjemnie zajmie sobą, bo po prostu zmarzniemy, przejdziemy się i wszelkie objawy czułości będą bardzo dobrze przyjmowane przez obie strony. Proszę państwa, i ponieważ to, i wtedy można zasiąść do romantycznej kolacji i na przykład, dzisiaj państwo już nie zdążycie na tą pokrzywę. Proponuję jednak najpierw walentynki, ale w weekend pójść na pokrzywę. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Pani Doktor. Ja zapomniałam wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy na początku, bo się zawsze zestresuję i zapominam o najważniejszych rzeczach. Ale chciałam powiedzieć, że Pani Doktor Kuchowicz jest z nami dzięki Pani Joannie Nestorowicz z Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnej. I bardzo dziękuję. I liczę na dalszą współpracę z Panią Joanną oczywiście. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Jeśli nie, to z kolei zapraszam tutaj do stołu. Tu są różne herbatki rozgrzewające, mniej rozgrzewające, ale i no, zapraszamy do zakupu, tak?